1000 złotych łapówki proponował 24-letni katowiczanin, którego w nocy z 4 na 5 marca zatrzymali jaworznicy policjanci. Mężczyzna zwrócił uwagę funkcjonariuszy tym, że miał problem z wycofaniem samochodu. Po podejściu do tego kierowcy okazało się, iż jeżdżą w stanie nietrzeźwym, bardzo silnie wyczuwalna woń alkoholu. Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę, posadzili przysłowiowo tego mężczyznę w radiowozie, zaczęli z nim rozmawiać. Okazało się, że nie ma dokumentów, prawa jazdy, zostało ono zatrzymane wcześniej. W toku dalszych czynności okazało się, że pojazd, którym się poruszał, jest kradziony kilka minut wcześniej z jednego z domów jednorodzinnych w dzielnicy Byczyna. Policjanci przetransportowali tego mężczyznę do komendy. On, wiedząc już o tym, jakie grożą mu konsekwencje, dodatkowo jeszcze do tej całej sytuacji zaproponował policjantom, że jeśli załatwią tą sprawę, po jego myśli zapłaci im 1000 złotych. Policjanci oczywiście nie dali się skorumpować w tej sytuacji. Powiadomili niezwłocznie o tej sytuacji dyżurnego. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Na drugi dzień zostały mu przedstawione zarzuty. Odzyskany samochód wrócił do właściciela. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności za włamanie, kradzież oraz próbę wręczenia łapówki.